Kurde, jeszcze niedobrze, bo... No jest po mnie. Chociaż może tutaj ucieknę. Dobra, tego udało się rozwalić. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się główną nagrodą z eventu dla czołgistów, czyli chińskim QN-506, maszyną, która jest wzorowana na rosyjskim Terminatorze 1, czy też na Ramce 99. No w zasadzie praktycznie jeden ten sam pojazd. I w zasadzie tyle ta maszyna ma wspólnego z Ramką, że jest na tym pojeździe wzorowana, bo Ramka jest osadzona na podwoziu T-72, więc ma jakiś tam kompozyt. Ma bardzo niską wieżę bezzałogową, dwa działka, jak dobrze pamiętam, 30 mm, cztery rakiety PPK, a zarazem posiada stara wersja, tam jeszcze chyba dwa granatniki zmontowane na kadłubie, w późniejszych modelach już z tego zrezygnowano. Chińska odmiana jest osadzona na podwoziu ZTZ-59, która to jest osadzona na podwoziu T-54, bo w zasadzie to jest czołg T-54A. I ja się zastanawiam, czy Chińczycy postanowili wzorować się na Niemcach z czasów II wojny światowej i na starych podwoziach osadzać nowe konstrukcje. No bo tu mamy tak starą maszynę. Z jednej strony no to może być na eksport, z drugiej strony no raczej trochę wątpię, bo Chiny za bardzo nie miały takiej konstrukcji. Więc tym bardziej, dlaczego tak przestarzałe podwozie i jaki to ma wpływ na ten pojazd, zarazem jaki to ma wpływ na War Thundera. No okazuje się, że duży, no bo skoro mamy tak słaby pojazd, nie mamy tutaj w ogóle pancerza kompozytowego, jest to po prostu T-54, więc mamy tutaj 100 mm przednią płytę. Może ten pancerz ochroni nas przed APFSDS-ami małokalibrowych działek, ale przed wszystkim innym już nie, w szczególności, że tu w tym miejscu jest to 30 mm. A tu siedzi załoga. Dwóch załogantów, więc ta maszyna od razu będzie niszczona. Do tego mam tutaj bardzo rzadko osadzony pancerz ERA, który to jest właśnie taki sam jak na ZTZ-59, czyli dający znikomą ochronę kumulacyjną. Kinetyczna niewielka, ale to aż tak dużo nie daje. Co też trzeba wiedzieć, tu mamy magazyn amunicyjny za tak cienką płytą, więc wszystko, co trafi w te amunicje, czy tutaj nawet tę taśmę, sprawi, że ten pojazd wyleci w powietrze. Kolejna sprawa, mamy tutaj wyrzutnię rakiet. Mamy tylko cztery rakiety PPK, wystrzeli zapomnij, a z tego, co tam sprawdzałem na tym pojeździe, on właśnie w środku przewozi zapasowe pociski. Gdzie te zapasowe pociski? Gaijin tutaj czegoś nie dodał. I kolejnie mamy tutaj rakiety 70 mm, których jest 20, które są również kierowane. Możemy je wystrzeliwać jedne po drugich, tylko że możemy kontrolować jedną naraz, przez co one są efektywne do 400 mniej więcej metrów, ale ich efektywność jest równa praktycznie zeru, 200 mm przebicia. Można powiedzieć, że to na lighta jest skuteczne. I tak i nie, to robi tak małe uszkodzenia, że jeśli nie trafimy w załoganta, to praktycznie nic nie zrobimy. Pociski tutaj wystrzeli zapomnij, to są głowice tandemowe z penetracją 1000 mm, ale zobaczycie, miałem takie akcje, gdzie te pociski spisują się praktycznie wcale. Z głównej amunicji to mamy do wyboru APDS-y, HEK-i i APFSDS-y o penetracji 100 mm. Wada tej maszyny, możemy wozić naraz jedną taśmę APFSDS-ów i druga taśma to musi być albo APDS, albo HE, no lepiej tak naprawdę wozić APDS-y. Mamy tutaj właśnie jeszcze termowizję drugiej generacji dla działu nowego dowódcy, system ostrzegania o namierzeniu laserowym. I co warto o tej wieżyczce tutaj jeszcze wspomnieć, no jest wysoka. Trafienie, jak mówiłem, tutaj w te rakiety czy w te taśmy wysadza od razu nam maszynę, nie mamy dobrej mobilności. Mamy kiepski pancerz głównie w tym miejscu, ale ogólnie tu to trafienie jest bolesne. Obrót wieży, powiedzmy, jest trochę powolny. MBT-ki obracają z tą samą prędkością, które mają znacznie cięższą wieżę. I najważniejsza kwestia, po pierwsze mamy tutaj optykę dowódcy, która sprawia, że jednocześnie nas widać i jednocześnie służy nam tylko do obserwacji. Możemy co prawda za jej pomocą strzelać z głównego działka i tak dalej, ale jeśli chcemy wystrzelić z tych tutaj głównych rakiet, no to musimy tak naprawdę wystawić działko tak, żeby widziało cały wrogi pojazd, bo jeśli
To działko nie widzi pojazdu, ale optyka dowódcy już widzi. Nie możemy strzelać. Głupie jak dla mnie to jest ograniczenie. Z czego? Nie może być tak, że widzimy wieżę pojazdu samą. Musimy widzieć jeszcze fragment jego kadłuba, bo inaczej nie jesteśmy w stanie namierzyć. Kolejna kwestia. Niekiedy te wyrzutnie musimy ustawiać trochę do góry, bo rakiety od razu chcą uderzyć w ziemię. Kolejna kwestia. One potrafią często się bugować. Jakby traciły sygnał, czyli też zobaczycie, jakie akcje u mnie były. Rakieta potem, jak już została wystrzelona w niebo i powoli zaczyna lecieć w kierunku celu, a cel jak schowa się dla nas za jakimś płotkiem, to rakieta już gubi cel. Jeśli próbujemy namierzyć cel, który stoi w krzakach, mamy marne szanse, żeby się go udało namierzyć, no bo krzaki to wszystko nam blokują. Więc mamy tutaj sporo problemów, jeśli chodzi o tę maszynę. Ale to już nie będę wam mówił więcej, jak to będzie wyglądało. Sami po prostu zobaczcie. O no proszę, śmigłowiec. Ja się tu trochę cofnę, odpalamy rakietę. I oby ta rakieta go rozwaliła. To tak skacze. Kuźwa. Nie doleciała? Ile to miało zasięgu? 4 km. Kurde, dopiero teraz to może go trafić. Mi-28. O. Aha! Super! Coś mi się zbugowało! Dobra, teraz powinno dolecieć. Oczywiście, trafienie za zero. Znaczy niby jakieś tam uszkodzenie jest, ale to uszkodzenie w żadnym stopniu nie wpłynęło na niego. Aha. Jeszcze działa, więc tym bardziej nie kumam, co się stało. Zobaczcie, te rakiety przez niego przelatują! Co tu się dzieje? A on jeszcze działa. Uszkodzony ogon. Za PDS-ów mu będę walił. Ten pojazd mocno ma pobugowane rakiety. Dobra, płonie. Nie rozumiem, co się kurde tutaj stało. O, tam kolejne śmigło. 5 kilometrów. Szkoda, że... A już myślałem. Już myślałem, że z tej rakiety da radę namierzyć śmigłowiec i go zestrzelić. Byłbym zadowolony. Wrogi strzelec jest nieprzytomny. Ale to żadne uszkodzenie. Wait, z rakiety? Co? Ja będę musiał to na powtórce zobaczyć, bo nie wiem, co się tutaj właśnie stało. O, driwa. Nie, kuźwa. Ta depresja w tym pojeździe tak boli. Myślałem, że już mam przestrzał na driwę, a tutaj dupa. Aha, dostałem od A10, super. Teraz czy jazda w te okolice tutaj się opłaci, bo niekiedy spotykam tutaj przeciwników. Ale... tam coś jest. Dobra, z działka udało się rozwalić KPZ-a. Merkawo, proszę bardzo. Nie masz drzewa, możesz spokojnie jechać dalej. Merkawa nie zrozumiała, o co mi chodziło, bo ja chciałem po prostu, żeby to drzewo jej nie blokowało. Bo co jak co, ale MBT-ki przodem. Nawet jeśli tutaj porównają do reszty maszyn, nie będzie dorównywać, bo wysoko rzuciło. Tam jak widać ten Striker jak pojechał, to póki co wojuje. Ja się
Chcę pozbyć tego drzewa. Tylko niech nie odrasta. W sumie bardziej staram się używać tych rakiet i PPK, a niekiedy właśnie trzeba używać tego działka automatycznego. Ten Striker tam ma kilku nieprzyjaciół. Jakby tutaj była jakaś szczelina pomiędzy tymi budynkami. Oho, już jestem poza mapą. Niestety Strikera rozwalili. To ja może zrobię coś takiego, że tutaj się schowam. Nie będę tutaj dosłownie podjeżdżał, bo już tutaj wrogi MBT chyba jedzie? Coś tutaj jest, na razie wolę się nie wychylać, bo to jest rosyjskie. A jak jest rosyjskie, to znaczy, że będzie mocno od frontu opancerzone. Może z tej strony jedynie jakoś się wychylę, chociaż tutaj na prawo muszę też uważać. 7-2, tam jeszcze jedna maszyna się znajduje. Dobra. Zapomniałem, żeby te rakiety odpalić. I kuźwa, cały ten ostrzał wszystko tutaj zadymia, przez co przez tę optykę nie widać. Trochę też mi się tam pomyliło sterowanie, bo zaznaczyłem tą rakietą specjalną, odpaliłem te poboczne. No ale też te poboczne są gówniane, no kurde. Gdyby to miało większą penetrację. 200 mm na tę klasyfikację to jest tyle co nic. Tutaj słyszę wrogą maszynę. Dobra, to był ten akurat T-72. Ale jeszcze coś tutaj słyszę. Wydaje mi się, że to akurat ten Beglade. W sumie... mam drona. Można sprawdzić, on tutaj się znajduje. Dobra. Jest zaznaczony. O tyle dobrze. Obecnie mam dwa problemy, bo nie chcę tak za bardzo niego szarżować. Bo słyszę tutaj właśnie samochód pancerny. Albo lekki czołg. Może to tam? Aha, ostrzał artyleryjski w moją stronę, czyli wiedzą, że tu jestem. Albo we wroga. Kurde, jeszcze niedobrze, bo... no jest po mnie. Chociaż może tutaj ucieknę. Dobra, tego udało się rozwalić. Kuźwa, ja to przeżyłem, jak? Jak ja to przeżyłem? Naprawdę, pierwszy raz udało mi się taką akcję przetrwać, bo non-stop ten pojazd jest one-shotowany. Więc teraz szybko trzeba dorwać tę bagietę. Ale ja tak nie będę ryzykował. Babrams wytrzyma jego 57. Ja tak... no kadłub wytrzyma, ale wieża już nie. Nie podoba mi się to, że... okej, jest! Obniż się, obniż się. Dobra, udało się go rozwalić. Jest postęp! I to duży. Oho... widzę drona. Tylko dron... jest trochę daleko, przez co ma przewagę. Dobra, może tutaj jakoś mi się uda schować. Tylko szybko. Okej, to się przebiło, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, może przed tym dronem jakoś tutaj dam radę się schować.
Jednocześnie teren tutaj mi pomaga i nie powinien mnie tak łatwo zobaczyć, ale nie spodziewałem się, że przebije się akurat przez pancerz KPZ-y. No dobra, bitwa wygrana. A więc mamy Arktykę, czyli jedną z największych map. To się opłaci? Opłaciło się, wystrzeli, zapomnij. Tylko był problem ze schowaniem się, ale jakby strzelił PPK, to miałem szansę. Jakby to był MBT, nawet bym nie zdołał, albo po prostu bym go skrytykował. Beznadziejnie, że przez tę optykę dowódcy nie można tego tak ustawić, bo tam się znajduje wroga jednostka dość blisko i na lewo jest ich całkiem sporo. Już śmigłowce na niebie? A, bo on z niekierowanych zabija, dobra. W sumie, jak mam małą depresję, trzeba to te role odwrócić, a ja nie mogę z daleka tamta góra dość dziwnie wygląda, ale dobra. Odwrócimy, wykorzystamy elewację. Tutaj trochę mnie te budynki zasłaniają. Tylko ten teren aż tak bardzo na to nie pozwala. Co jak co, ale mają wrogowie za co się chować. Wiadome jest, że jeden typ tutaj się ukrywa. Naprawdę. Brakuje mi milimetrów różnicy wysokości. O, coś mnie zobaczyło. Okej, tam widzę wrogi czołg. Jaki jest z nim tymczasowo problem? Dobra, jest zajęty. Przeżyje? Nie przeżyje. Ha! I zniszczony! I po co typie się wychylałeś? Nic w okolicy poza tamtym czołgiem nie widzę. I to jest problem. Widać go, ale nie mogę go oznaczyć, bo jest za mało widoczny. O, BMP-3. Kurde. Dobra, wyleciał w powietrze, akurat jest tu koniec mapy. Dość dziwnie ta mapa jest zrobiona. Piuk, wieża tutaj dalej się... Gość tam wyleciał w powietrze, tymczasem wieża jest już tutaj. O, tutaj był leopard. Jest tutaj wroga maszyna. Zaznacz. Zaznacz, leć mała. Kurde. Druga rakieta. Serio? Dobra. Pierwsza nie dała rady zabić, druga nie wiem co odwaliła. Jakby straciła sygnał, co jest dość dziwne. Ale dopiero trzecią się udało gościa dobić. No, to jest podwójny problem, bo po pierwsze rzuciło wysoko. A po drugie, Ardeny na podboju. To jest tak mała mapa, że ja nawet nie wiem, czy cokolwiek uda się tutaj zrobić. Okej, tutaj jest wroga jednostka. Za mało wychylona. No gościu, dojść, zaznacz. Kurde, ta rakieta zbugowała się, ten musiał mi tu wjechać w to. Ja też zapominam, że je można wystrzelić dopiero jak się zatrzyma. To jest takie beznadziejne ograniczenie dla tej maszyny. Nie dość, że trzeba się zatrzymać, zaznaczyć przynajmniej większość maszyny, sama wieża niekiedy nie wystarcza. To jeszcze te wyrzutnie muszę wyżej ustawiać. A o tym zapominam. Kurde, widziałem gościa. Serio? Zamek mi się udało mu uszkodzić. Co mnie najbardziej dobija? Nie mogę go przebić, a moja rakieta za drugim razem nie chciała go namierzyć, więc
Super! Dobra, tu mamy wroga. Problem jest taki, że wszelkiego typu krzaki, inne te rzeczy blokują sygnał namierzania z tych rakiet. To właśnie było widać. Rakieta zgłupiała przez te krzaki. Więc musi być całkowicie otwarty, czysty teren. Okej, tutaj jest wroga maszyna. Trafić go to trafiło. I tylko uszkodziło. O, a teraz nic mu zrobiło. Rakieta zgłupiała, zgubiła cel. No serio? Powiem tak, już tego T-72 nie mam szans rozwalić, bo... Pierwsza rakieta go powinna zdjąć, ale nie, tylko zamek. Druga rakieta tym bardziej trafiła w przód i nie wiem co zrobiła, a to ma tandem z 1000 mm przebicia. To pokazuje jedynie, że ten pojazd jest najgorszy ze wszystkich eventowych. O kurde, tu jest Leopard! Myślałem, że typ już tam uciekł, ale najwyraźniej został. Czy to dobry pomysł jechać w to miejsce? Teoretycznie na razie się opłaca. Nie, 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 nie! Okej, na razie idzie. Wystarczy ignorować rakiety jako główną broń, a używać głównie... 30. Kurczę, nie zdążyłem. Jeden załogant mu został. Tam jest wroga maszyna i to mi się nie podoba. Udało się go trafić. No. Szty... Kuźwa, coś jeszcze mi tam przywaliło. Tu jesteś. Type 90. U jest Leopard. Dobra, jednego nie ma. Ryzykowny będzie przejazd tutaj z prawej. Jest, 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 jest. No oczywiście, zero damage'a, nawet jak był bokiem. Słyszę tutaj samochód albo... O, lekki pojazd. No wiem, trochę zapomniałem, że ta rakieta też ma taki kąto strzału. Chyba z działka zabiłem, niżeli z rakiet. Tak, z działka, jest napisane na PDS. To jest przydatna informacja. Bo wiem, żeby dalej nie ufać tym rakietom. Okej, działo przylotnicze. To jedynie wyścig po pelotę. I dron. Czyli... dron jest tutaj. W zasadzie... muszę się tylko cofnąć. Poleciało, tak? Nie? Nie wiem. Budynek trochę tu przysłania. W szczególności, że typ tak dziwnie leci. A, on jest rozwalony. Ale jest ich dwóch, czyli... jest coś w powietrzu. Śmigłowiec. Czy ty puściłeś to we mnie? Nie, nie we mnie.
dostał z tej rakiety. To jest takie komiczne, że tą rakietą da się tak zastrzelić śmigłowiec lecący spokojnie prosto. Widzę, no... Kurde, przecież jest widoczny ten Striker. Go zaznaczyć nie mogę. Prędzej sam zostanę przez niego zaraz zauważony. Nie to wystrzeliłem! Klawisze mi się pomyliły. No dobra, to z tych rakiet go rozwalę. O ile to jeszcze rozwali. Takie małe miejsce ma. Dobra, klasycznie. Drony właśnie są popsute. Zawsze dron jest podpisany pod U. Klawisz Uini. Tego się nie da zmienić, nawet jak zmienimy. O kurczę, wrogowie już tam podjechali. Mam CV-ę. Chowała się za budynek. Czy tam jest Striker? Nie mogę go zaznaczyć. On nawet chyba za niczym nie stoi. Dokładnie. Znowu to... Sterowanie z dronem. Ale myślałem, że tu da się z tych rakiet powalić, a okazuje się, że nie mogę zaznaczać Strikera. Nie podoba mi się to, że też to, że ta CV-ka, co tu była, nagle mi zniknęła, plus mój dron odleciał za daleko. CV-ka. Tutaj mam. Dobra, udało się ją rozwalić. Jest to zaleta. Ta strona lepiej się trzyma. Gorzej ma ta tutaj. O, blisko mnie są wrogowie. I to zły znak. Serio? Już tam z zagórek mnie widać? Bo wiem, że tutaj się znajduje leopard. I znów pomyliłem klawisza i rakieta i tak nie wyleciała. No i przechodzimy, moi drodzy, do podsumowania, więc jak widzieliście, jest to bardzo zepsuta maszyna w tej grze. Bardzo boli to, że przez tę optykę dowódcy nie możemy celować za pomocą tych głównych rakiet, a zarazem ta ich siła mnie strasznie boli, że... One potrafią uderzyć w cel, który jest u nas bokiem, centralnie waląc mu w przód, przez co robi małe uszkodzenie, mamy problemy z namierzaniem, niekiedy te rakiety nie chcą zadać damage'a, jak tam zdarzyła się ta akcja z T-72. To jest bolesne i że wozimy je tylko 4, a pojazd ten powinien wozić jeszcze pociski zapasowe. Te rakiety 70 mm to jest po prostu żart, zbędna broń, jedyne co w tym pojeździe oddaje, to w zasadzie działko 30 mm, ale tak... na poziomie po prostu tych normalnych pojazdów wsparcia piechoty. Czy warto ten pojazd robić, albo go później sobie zakupić? No nie do końca, niestety Hidy nie posiadają tego typu maszyny w drzewku. Według mnie ten wariat powinien akurat znaleźć się w drzewku, a powinni znaleźć jakiś może inny. Chyba że znajdą jakiegoś, no w zasadzie Chiny miałyby jeszcze różne tego typu BWP-y. Tylko że no jedna odmiana to większa od BMP-3, druga tam była na eksport. Też słabej jakości wykonana, więc może w przyszłości Chiny dostaną pojazdy wsparcia piechoty, które będą lepsze od tego QN-506, głównie ze względu na mobilność i bardziej efektywne rakiety. To tyle, dajcie znać, co wy myślicie o tym pojeździe i trzymajcie się do następnego. Na razie.